Siema. Ale nadal żyjesz, więc gratuluję. Zaplanowaliśmy nawet dla ciebie małą uroczystość. Niedaleko, na skale Wisielców, obozuje grupa łowców wilkołaków. Srebrna ręka. Chyba już ich znasz. Zarżniemy ich wszystkich. Co do jednego. Prowadź. Skior już poszedł na zwiady. Narodziłeś się dla Watahy, bracie. Prawie ci zazdroszczę. Pierwszy raz jest zawsze najbardziej ekscytujący. Nawet Farkas nie przysporzył nam podczas pierwszej przemiany tylu problemów, co ty. Jest w tobie krew wilka, ale żeby ponownie skorzystać z jej mocy, musisz nabrać sił. I uważaj, gdy to robisz. Są w tej krainie tchórze, którzy nie mogą znieść widoku prawdziwej chwały. Nic, dopóki nie postanowisz tego wykorzystać. A wtedy już wiesz, jak to jest. Siła, szybkość. Ale to nie trwa długo. Pamiętaj, że krew wrogów może podtrzymać moc, jeśli zdecydujesz się posilić. Lekarstwo? Ha, gadasz jak ten starzec. Ja nie powinnam tego mówić. Kocham Kodlaka, szanuję go i słucham. Ale w tej kwestii się myli. To nie jest klątwa. Staliśmy się najlepszymi myśliwymi w tej krainie. Jeśli interesuje go kariera Opiusa w Sovngardzie, to droga wolna. Ja wolę tutaj polować i zdobywać chwałę. Srebrna ręka zajęła stary fort na skale Wisielcu. Pokażę ci, co potrafię. Okej, okay, o, to mogę sobie kupić. W takim razie ja już sobie pójdę. Bierzemy co dzisiaj? Strofia, czemu by nie? Czemu mamy zbyt duże obciążenie? Bardzo duże obciążenie? 314, a kumam. Patrzę, co jeszcze mogę. To mogę wywalić. A ja wiem, co jeszcze mogę zrobić. Naładować sobie mieczyk. Dobra, daleko to niedaleko. A nie, ty jesteś na Golasa prawie. Tak? Kto tu jeszcze jest? Kto tu jeszcze jest? Zobaczymy, co ty wilkołaki nam. Skały Wisielców. Wchodzimy i sprawdzamy, co jest grane. Co mnie tu? Mrygasz. Hamsko. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem, w którym dowiemy się coś więcej na temat naszych pobratyńców i może uda się zrobić dwie misje. Spójrz, ci tchórze musieli się zabarykadować po ataku Skiora.
Niemal czuć ich strach. Jest tam trup, prawda? Tak sądziłam. Sądząc po zapachu. Niektórzy nie potrafią odciąć się od zwierzęcia. Dziczeją. No odsuń się. Kurde, no stanęłaś w drzwiach jakaś ferma. Jakby to otworzyć? A jeszcze tu są jakieś drzwi. Nie wchodzę, bo znowu mnie zabarykaduje. Im już nie. Idziesz, młoda, idziesz. Nie mogę mapy nawet wczytać, to jest głupie. Jest tam kto? Chodź tu, potworze. Muszę się pożywić. Zbliżamy się. Uważaj. Ich dowódca jest podstępny. Nazywają ją oprawcą. Chyba nie muszę ci mówić dlaczego. Co to było? Zabili mnie. Nie, czy to był dobry pomysł, żeby się przemieniać jakiegoś głupiego wilkołaka? Oj, to był bardzo zły pomysł. Spójrz, ci tchórze musieli się zabarykadować po ataku. Jest tam trup, prawda? Tak sądziłam. Sądząc po zapachu, to nikt znajomy. Niektórzy nie potrafią odciąć się od zwierzęcia. Dobra, powoli robimy to, co powinniśmy. Mogę zapisać? Nie mogę, zajebiście.
jeszcze. Naprawdę? O, mogę teraz zapisać, spoko. Ten nasz ziomek idzie za nami. Myślisz, że się ciebie boję? Ale ty jesteś uparta i blokujesz wszystkie drzwi. Przecież to jest bestia, duże bydle. Dobra, muszę jeszcze raz. Nie wiedziałem, że oni tak blisko są. Przynajmniej okryj wrażliwe. Niech się regeneruje. R coś robi. Gdzie ta nasza załoza? A ona tutaj walczy nadal z tym łucznikiem, okej. Dobra, teraz będę sobie zapisywał co chwilę, żeby każdego wroga wyeliminować powolutku. I idą do nas. Okej, to mnie się podoba. Ty byłeś lepszy typowy hełmik. Czekajcie, przecież magię mogę sobie jeszcze przecież krzykiem. Przywracanie, leczenie. Jaki ja jestem rozsądny, naprawdę wziąłem magię na prawą rękę. Broń. Dobrą walkę. Czekacie śmierć. Nie,
Taki mam, to by był ten mały rękawic. Elfimicz słabszy. Szykuj się na śmierć! Dość! A gdzie nasz ziomek? Oj, stać mi na dużo więcej. Zbliżamy się. Uważaj. Widowiska jest podstępna. No właśnie, już został zabity. Oprawcą. Chyba nie muszę ci mówić dlaczego. O, jest nasz ziomek. Dranie. Nie wiem jak, ale udało im się zabić Skiora. Był jednym z najsilniejszych w naszych szeregach, ale przewaga liczebna potrafi być decydująca. Nie powinien był wyruszać bez wsparcia innego tarczownika. Odejdź stąd. Sprawdzę, czy to na pewno był ostatni z nich i zobaczę, czy zwłoki dostarczą nam jakichś informacji. Mamy coś do zrobienia. Srebrna ręka zadrży na nasz widok. Doszły mnie pogłoski o poczynaniach Srebrnej Ręki. Jedna banda przebywa w Białej Grani. Działaj szybko. Tylko niczego nie podpal. Dobrze. Aż zobaczę, czy tutaj niczego nie macie ciekawego. Bo jako wilkołak tutaj sobie mogłem przeszukać... O! Atakujecie mnie od tyłu gnidy. Co za dziadostwo. Okej, wracamy do Skyrim, a w Skyrim polecimy poszukać tak jak nam powiedzieli, czyli zrobić tą misję. Myślę, że będzie dosyć prosta, bo no tutaj gdyby nie to, że mnie zabili, miałem wielki problem z tym. Bo musiałem jeszcze raz wszystko od nowa zasuwać, ale tak to myślę, że jak w Białej Grani gdzieś są srebrne noby, to na pewno da się ich szybko gdzieś tam ubić, no i zrobić to, co w misji nam kazali zrobić. A potem zrobię. Dużą demolkę. No. Mamuty to częsty widok w tundrze Skyrim. No to wiem i to jest dosyć zabawny widok, jeśli chodzi o sam motyw. Ale to nie tylko dla mnie dosyć zabawny widok, z tego co wiem jest. Proszę się szybko wczytać. Dobra, J. Tu, wieża. Nie otrzymujemy premii. No to dobrze, bo i tak naprawdę tyle, co ja tu spałem, to... Można policzyć na palcach jednej ręki. Chyba raz przez przypadek się położyłem, myślę, tak pi razy drzwi podczas całej tej przechadzki. Ale tak to no... Co się zrobi? Nic się nie zrobi. Wilczek, wilczek, wilczek.
aż mu SS-a strzelę, bo śmiesznie go zrobili. Wygląda, jakby miał srebrne łapy i nogi. Dobra, zapisujemy. Czyli ja tutaj byłem? Byłem w tych wieżach. To kiepski moment na zgubienie drogi. Kto już mnie tu trze? Tak, wiem, już jestem przeciążony, wiem. Ale może mam jakieś... O właśnie. Jak tam w ogóle wejść? Czy... A, tu były schody. A jakbym cię rzucił? Kurczę, szkoda, że krzykuję tak szybko, się nie regeneruje. To nadal mam lepsze. Gdzieś tam jest ciul. Czy ja wziąłem przed chwilą kilo w dokup dłoni? A wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ja chwilę jeszcze poczekam. Zrobię ci jesień średniowiecza. Myślę, że nie przeżył. Jest za daleko. Ale zaraz nie będzie. Zaraz nie będziesz stary za daleko, bo zaraz do ciebie wejdę. I sprawdzę, jak działają iskry. Słabo. Jastrzębie pióra, wytrychy złoto. Fajnie, mamy misję załatwioną. Wróć do miejsca, gdzie przybywa. Dobra, wracamy. No i mamy załatwione te stalowe, czy jak oni się tam nazywali bardzo dziwnie. Chociaż nie wiem, może to chodzi o to, że wiecie, srebro, wilkołak, że srebrna broń zabija wilkołaki. Teraz się wszystkiego dowiemy. Zaś na swoich spisanych przypowiedniach prastara wiedza czyni... Zranione trolle regenerują obrażenia. Fajnie, ale to wiem, to zauważyłem, zwróciłem na to uwagę, że dziady, mimo iż no prawie są trupami, to jednak jeszcze nie są trupami. Dydryczne książęta są boskimi istotami, no. To też już zwróciliśmy kiedyś na to uwagę. Dobra, schowaj ręce.
gdzie to było? Tu na dole gdzieś, tak? Teraz się zastanawiam, czy mamy iść tak tu, czy tam z tyłu bardziej. Powinnam trzymać klingę dalej niż krótsze ostrze? Zanim cię przyjęli, byłam najmłodszą towarzyszką. To pewnie dobrze. Znaczy, że mogę ci pokazać, co i jak. Możesz zadawać mi pytania. Do następnego razu. Najważniejszy jest zabaw. Chyba wszystko sprowadza się do pracy. Pokażę ci. Nie mam hajsu. O, witam. Zabiłam wczoraj niedźwiedzia. Żartujesz? Nie znasz Skjord, gdzieżbym miała się podziać, jeśli nie tu? Inaczej się wywrócisz. Walczę. Dobra, muszę sklepów poszukać, bo hajs mi się skończył. A kości smoka wyrzucam. Dzień dobry. Odwracałam tu od ciebie uwagę. Doskonale. Chyba faktycznie udało ci się ich przepędzić. Tak trzymaj. Jeszcze ich załatwimy. Cieszy mnie twój zapał. Podobno jakaś mądrala ze srebrnej ręki węszy w okolicy Rift. Zyskamy przewagę, jeśli zakradniesz się do ich obozu i zdobędziesz plan. Dobrze wiesz, że lubię. Powiadasz? No dobra, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Więc tak naprawdę dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Natomiast trzeba jeszcze zdobyć trochę hajsu. Tu wszyscy jedzą, a ja głodny chodzę. Niektórzy ludzie myślą, żem głupi. Tych częstuję swoją pięścią. Pokażę ci, co umiem w zakresie obrony. U, panie. Może później zajrzę do miodosytni. Zobaczę, co tam przygotowują. A nie pracujesz już przypadkiem dla... Na wietrze można wyczuć zapach miodu. Wróć do mnie, gdy skończysz, co masz do zrobienia. To tak. Szkoda, że nie towarzyszyłam ci podczas... Gdyby nie Wignar, już bym nie żył. Zrobiliśmy wszystko, by przygotować się do tego. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam Team 2. Pa, pa.